Przypominam, że słuchacie audycji prosto z kadru, audycji komiksowej. Dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego, przechodzimy teraz do głównego tematu, czyli do komiksów związanych tematycznie z Bliskim Wschodem. Na Facebooku wrzuciłem filmik promujący dzisiejszy odcinek, na którym możecie zauważyć, że pierwszym komiksem, który omówię właśnie z tych zabranych dzisiaj do radia, to Krucjata, album trzeci z wydawnictwa Wydawnictwo Komiksowe. Na początku coś, parę słów o autorach, ponieważ za scenariusz odpowiedzialny jest Jean Defoe, który znany jest, wow, no tak, wymienianka, z serii Drapieżcy, serii Skarga Utraconych Ziem, serii Murena, serii Niklos Koda, serii Jessica Blandy, serii Krucjata oczywiście, serii Saga Walty. I to chyba wszystkie wymieniłem. Następnie za rysunki odpowiedzialny jest Philippe Xavier, a za kolor Jean-Jacques Chagnaud. Nie przeszło mi przez to, przez gardło to francuskie nazwisko. I Philippe Xavier właśnie z Jean-Jacques Chagnaudem razem współpracowali nad serią Krucjata. Znaczy od właśnie tego trzeciego albumu, ale od pierwszego nad serią Conquistador, z którą właśnie, no, obydwoje nad tymi dwoma seriami pracowali. Tytuł, jak sam wskazuje, dotyczy krucjat. Pamiętamy z lekcji historii, czym są krucjaty. No to były wypady zbrojne właśnie na Bliski Wschód o różnym celu. Tutaj zaznaczam, że komiks utrzymany jest w klimacie fantazy i pomimo, że występuje, to znaczy tematyka jak najbardziej historyczna, to jednak mamy tutaj mnóstwo takich motywów magicznych, pojawiają się demony, artefakty różne z taką magiczną mocą, postaci, które są nawet nieśmiertelne, którzy władają różnymi zdolnościami, a to wszystko właśnie pod tym szyldem Krucjata. Tutaj ogółem motyw jest taki, że armie chrześcijańskie chcą zdobyć zwłoki, relikwie kapłana X3. No i oczywiście na drodze do miasta, ojejku, żebym teraz nie pomylił, Hierushalem, stoi, znaczy z drugiej strony tej chrześcijańskiej armii, stoi oczywiście armia islamska, która dowodzona jest przez Abdullah Razima. No i na początku pierwszego tomu dochodzi do walki. Jeszcze armia tutaj z Europy była pod dowództwem Grzegorza z Arkos i ta bitwa, no mały spoiler, no nie do końca została zwyciężona. Jakby problem cały czas pozostał, czego moglibyśmy się spodziewać, ponieważ o czym byłby dalej komiks. No i w trakcie tej bitwy nastąpiło coś bardzo, bardzo istotnego, ponieważ nie wszyscy wietrzyli zwycięstwo, ponieważ zwietrzyli, to jest dobre określenie, Simon Dia, to jest taki wiatr, a no nikt z was nie chciałby walczyć w pełnej zbroi, w słońcu, na pustyni, gdzie jeszcze zaczyna się burza śnieżna, prawda? No w każdym razie tutaj doszło do pewnego podziału, mówię tutaj o pierwszym tomie i w ten sposób rozpoczynają się pewne intrygi między Robertem z Tarentu, a między innymi na przykład Walterem z Flandrii. Jaką rolę ma też tutaj córka tego Grzegorza, czyli Syria z Arkos oraz jej siostra, to oczywiście zostawię wam do tego, żeby samemu odkryć. Otóż jakby tutaj są pewne intrygi, pewne zawarte są sojusze. No i gdzie tutaj jest ta cała magia? Otóż w tomie trzecim, który zatytułowany Pan Maszyn, no mamy rozwinięcie tych wszystkich wątków, które zaczęły się oczywiście w tomie pierwszym. Nasz Walter z Flandrii tutaj musi tak naprawdę, ma swoje zadanie, ponieważ on musi rozwiązać pewien problem, który dotyczy jego przyszłości, jak się okazuje, ale całą tę tajemnicę mamy rozwiązaną właśnie w tym tomie trzecim oraz w zakończeniu, czy to z powodzeniem, czy to bez powodzenia jego misji do tajemniczego, takiego mrocznego, bardzo mrocznego miejsca,
I tam właśnie pojedynkuje się z takim kolesiem, który wygląda praktycznie jak Gollum, tylko że taki bardziej lepiej zbudowany, ale z takim, można powiedzieć, Gollumem. Równocześnie mamy też wątki, śledzimy cały czas tego Roberta Starentu, który tym razem chce przejąć władzę, chce zjednoczyć wszystkich i samemu dowodzić, mieć nową, wiadomo, władzę i splendor i ogółem wszystko co najlepsze, ale też pojawia się, a żeby tutaj nie pomylić nazwy, Jurand, ale nie Jurand ze Spychowa, tylko Jurand, proszę was, Jurand z Pomeranii, który stwierdza, że nasz Robert tutaj nie do końca jest taki dobry i wyzywa go na boski pojedynek. Jak wygląda ten boski pojedynek, jak to się skończy, to również zapraszam do tomu trzeciego Pan Maszyn. Ale wspomniałem tutaj też, że no nie można tego traktować poważnie. Znaczy poważnie, nie jest to historia historyczna oczywiście. Wprawdzie Robert Starentu była taka postać, można znaleźć na Wikipedii, ale to co przeczytacie właśnie na w internecie, to nie ma się nijak do historii tej postaci w tym komiksie. Tak samo Krucjata. No w ogóle wątek magii tutaj jakby burzy wszystko. Nie można tego traktować w tym momencie dosłownie. Trzeba to jakby z przymrużeniem oka, bo to jest wiadomo, fantastyka. Tym bardziej, że jakby w tym komiksie rolą tych dobrych, znaczy nie do końca dobrych, bo tam wiadomo, są pewne niesnaski tam na górze, te wszystkie intrygi, ale jakby armia, mamy tutaj z jednej strony armię chrześcijańską, po której stronie jest, no, siła miecza, a z drugiej strony mamy armię islamską. I tutaj, jak się okazuje, dowódcy tej armii mają konszachty z różnymi nieczystymi siłami. Tutaj dochodzi do pewnych rytuałów, do pewnej magii, że jakby z jednej strony po stronie chrześcijaństwa nie ma takich wzmacniaczy, że tak powiem, nie ma tych sił magicznych, za to z tej strony tej demonicznej, bo tam już naprawdę pewne są, już mamy złych dżinów, mamy pewne demony, siły nieczyste, no to jest takie dosyć, no, jednostronne, jakby to powiedzieć, a w dzisiejszych czasach jak najbardziej, znaczy, no jeszcze raz, podsumowując, mamy tutaj fantastykę, tylko że ta część magii, ta demoniczność, ta czarna magia jest po stronie właśnie tej armii, która broni miasta Hierus-Halem. Po stronie właśnie chrześcijańskiej nie ma nikogo takiego, który by właśnie dokonywał, a właśnie wręcz przeciwnie, są ludzie, którzy walczą tylko i wyłącznie za pomocą swoich mieczy, swojej siły i swojej sile swojego ducha. W ten sposób. Rysunki jak najbardziej atrakcyjne, mainstream typowy. Myślę, że zaspokoją takiego czytelnika okolicznościowego, ponieważ nie można zarzucić nic tym rysunkom. Mają mnóstwo detali, bardzo przyjemne dla oka kolory, świetne proporcje, architektura, mnóstwo właśnie takich ozdobień, jeśli zwrócicie uwagę na jakieś skrzynki, na jakąś biżuterię tych bohaterów. To bardzo dużo właśnie tutaj pracy twórcy oddali w te detale po prostu. Jak najbardziej, no podsumowując, Krucjata to jest fantastyka dla tych, którzy po prostu lubią komiksy nie w realiach historycznych, ale gdzie ten aspekt historyczny jest tam w jakiś sposób ujęty, ale którzy po prostu lubią, żeby w historiach czytanych czy oglądanych przez nich występował właśnie wątek magiczny, pewne artefakty, o które toczy się bój, które mogą przechylić szale zwycięstwa. No i oczywiście wszystkie różne intrygi na dworze i chęć zdobycia władzy. Także jeśli jesteście zaintrygowani, to zapraszam was do wydawnictwa komiksowego i do serii Krucjata.